Witam Was serdecznie. Dziś przychodzę do Was z pysznymi spaghetti. Są to spaghetti z ośmiornicą i suszonymi pomidorkami. Naprawdę pyszności. Podpatrzyłam ten przepis u słynnego kucharza Cannavacioli. I teraz zobaczymy, jak mi wyszło. A jeśli jesteście ciekawi, jak go wykonać, to zapraszam do oglądania. Do przygotowywania tego dania będzie nam potrzebna oczywiście ośmiornica. My mamy dzisiaj tą świeżą, ale możecie również użyć tej mrożonej. Będą nam potrzebne suszone pomidory, te już konserwowane w oleju. Spaghetti, my dziś wybieramy te z Vojello i są to spaghetti scalanati. Czosnek, nero di sepia, podpiszę Wam pod spodem, co to jest dokładnie. I wytrawne wino. Kalamaro najpierw musimy troszeczkę zmiękczyć. No chyba, że jest mrożone, to tego nie musicie robić. W osobnym pojemniku przygotowujemy odrobinę oleju z czosnkiem. Dodajemy olej extra vergine i wyciśnięty czosnek. Kroimy bardzo drobniutko, bo będziemy ją tylko podsmażać kilka sekund na patelni. Drobno pokrojona ośmiornica. Dodajemy odrobinę oleju extra vergine i wszystko razem mieszamy. I pozostawiamy na 10 minut. Wybraliśmy dzisiaj spaghetti scanalati. I scanalati ze względu na to, że tutaj, nie wiem czy to widzicie w kamerce, o, że te spaghetti ma takie nacięcia z dwóch stron i to powoduje, że sos lepiej się przykleja do spaghetti. O, tutaj takie nacięcie. Teraz drobno kroimy nasze suche pomidory, no chyba, że już macie kupione takie jak ja, które są pokrojone w drobne kawałeczki. Są patelnie bez oleju, wrzucam moją ośmiornicę, suszone pomidory i na bardzo żywym ogniu wszystko podsmażam. Solimy do smaku. Z patelni ściągamy i odkładamy na bok naszą ośmiornicę. Na patelnię dodajemy odrobinę wody ze spaghetti. Dodaję olej z czosnku. I wszystko gotuję na wysokim ogniu. Dodaję ośmiornicę. Wszystko gotuję kilka minut. Odcedzony makaron dodajemy do sosu. I wszystko gotujemy 2 minuty. Danie gotowe, smacznego!